Ostatnio sporo opowiadałem Wam o prawidłowym siedzeniu na krześle w naszym biurze. Ale są także inne rodzaje siedzisk, które możemy zastosować w pracy. Takie jak siodło czy piłka. Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego sprzętu. W przypadku piłki podstawowym kryterium jest jej wielkość, która powinna być dostosowana do naszego wzrostu i wagi. Tak samo jak w przypadku siedzenia na krześle, siedząc na piłce, kąt w naszych stawach kolanowych powinien wynosić 90 stopni. Korzystanie z piłki jako przyrządu do siedzenia w pracy ma swoje wady i zalety. Zaletą jest bez wątpienia to, iż niestabilne siedzisko zmusza nas do utrzymania równowagi, dzięki czemu pracujemy nad mięśniami głębokimi naszego kręgosłupa oraz brzucha, czyli tak zwanym core stability. Zwiększamy dzięki temu równowagę, ale także pracujemy nad całym gorsetem mięśniowym naszego kręgosłupa. Wadą natomiast może być to, iż nieprawidłowa pozycja na piłce tylko pogorszy nasze dolegliwości bólowe. Długotrwałe obciążenie kręgosłupa lędziowego jest zdecydowanie nieodpowiednie. Dlatego nie polecamy korzystać z piłki dłużej niż 2 godziny i na pewno nie, jeżeli nie wiemy, jak prawidłowo na niej siedzieć. Siedzenie w pracy na siodle także ma swoje wady i zalety. Zmusza nas do wyprostowanej pozycji naszego kręgosłupa, mobilizuje nasze mięśnie brzucha oraz grzbietu. Natomiast wadą może być to, iż długotrwała pozycja pogłębia naszą lordozę lędźwiową, doprowadzając do tzw. hiperlordozy, przeciąża nasz odcinek lędźwiowy i męczy nasze mięśnie grzbietu i brzucha. Dlatego niezalecane jest siedzenie na siodle dłużej niż 2 godziny dziennie, tak samo zresztą jak w przypadku piłki.